No! What the fuck? Siemanko, ziomeczki, jestem Blow i witam was w pierwszym odcinku z Deforesta. Kurwa moje pole. Jak ja jestem kulturalnym człowiekiem, Blow, tak teraz normalnie musiałem przekląć. Zwykle mam umysł czystszy niż zakonnica, ale ty wiesz, ile ja sadziłem moje bataty? Ale czy to czy jest moja zdajesz, wina, że ten samolot pierdzielnął tutaj? Nie, to nie jest moja wina. Witam cię, Diz. Nie bij mnie. Jesteś na mojej wyspie i to są moje zasady, no więc dobrze, skoro już tutaj jesteś, to przecież do czegoś masz przydać mi i nie jeść tych rzeczy z samolotu, bo one są naprawdę niedobre. No ale już je wziąłem. To mi przykro. Jedzenie samolotu jest ohydne. Dobra, ja bym ci więc polecał zjeść jakiegoś shopa albo jaszczurkę, jest ich tutaj bardzo dużo. W porządku. Na przykład tu widzisz, to jest Mr. Shop, przywitaj się z nim. Gdzie on jest? Tutaj to jest ten? O! No! Chodź! No i już popatrz, chodź patrz, tu. Do mnie leci, bo to jest mój zwierzak, widzisz jak on lata wokół mnie? On wie kto tutaj jest tamte malpa. Jest zabity! No i zabił Shopa, no i nawet mi ciebie nie żal. Wiesz co, stary, jako że ty sobie pierwszy raz, to chciałem ci tylko powiedzieć, że nie tylko ty spadłeś tutaj samolotem, ale ty miałeś o tyle szczęście, że spadłeś sobie tutaj sam. Ale ja leciałem razem z fankami Kwiatkowskiego na jego obóz! I nie chcę ci mówić, ale one przeżyły i zamieniły się w zombie. Dlatego uważałbym na twoje miejsce, naprawdę. I czemu? Stąd szybko poszedł, bo to jest ich obóz. Królik! Królik! No nie, no i Blow, przez ciebie nie mam królika. Gdzie ty jesteś? Chodź za mną. Dobra, więc skoro jesteśmy tutaj, Diz, nie ukrywajmy, że ma naprawdę pierdyliard odcinków z The Forest. Jestem królem The Forest, oficjalnie się ogłaszam. Chyba więcej ma odcinków z The Foresta niż ja z Minecrafta, wiem, jest to niemożliwe. To jest niemożliwe. A jednak więc dzisiaj Diz pokaże nam podstawy The Foresta i żeby było zabawniej, to zrobimy sobie taki challenge'ik mały, że kto zginie pierwszy, ten je sobie. Bierze do papy. Nie, po prostu je ostry sos. Więc wydaje mi się, że będę to oczywiście ja, bo... Ale nie... zanim to Blow dokończy, chciałem powiedzieć o super nowej funkcji YouTube'a. Otóż jest podwójny film wideo. Więc ja wam obiecuję, że jeżeli teraz dacie na przykład łapkę w górę, taką łapkę w górę, to oznacza to tyle, że Blow zginie w tym odcinku. Jeżeli nie dacie, no to nie zginie, ale myślę, że jeżeli dacie tą łapkę w górę, aha, i zginie, to będzie chcesz, bardzo zabawne. Chcesz, żeby dawali łapki w górę, żebym ja zginął? Ha. No. Moi widzowie nie chcą, nie? Żebym zginął. A skąd wiesz? Nie, no dobra. Znam się złapał filmem? Pow! Znam moich widzów, oni zrobią wszystko, żebym jadł ostry sos, żebym tam... Dobra. Ej, poczekaj, bo tu są jakieś te torby, a ty sobie idziesz, tam lecisz. Ale tam będzie więcej toreb, no. Dobra, no to poczekaj, stary, bo widzę, że ty masz taką taktykę, że lecieć przez pole, lecieć i nie dolecieć. O Boże, Krystyna! O, Krystyna Czubówna! Yeah! No i kolanami, no ryj! Patrz, Disoski. No, zostaw ją! To jest moja żona. No i zajebiście. To ja zabieram jej zęby ze sobą na pamiątkę. A ja biorę nóżkę, rączkę i wszystko co. O, no i Jesus Marian, gdzie my do cholery jesteśmy? Nie kojarzę tego miejsca w ogóle. Ale tu są paprotki bardzo śliczne, możesz sobie pozbierać dla Oli. O ile w ogóle przeżyjesz ze mną na tej wyspie. Po pierwsze co? Musimy znaleźć plażę. Okej. Okay. Bo w lesie się obserwuje. A wiesz co będzie stare najśmieszniejsze? Jeśli nie, to ty pierwszy zginiesz. Jeżeli ja pierwszy zginę, to oficjalnie usuwam kanał na YouTubie. Ale to się nie stanie, ja to wiem. Stary, ale teraz obiecałeś, że jak zginiesz, to usuniesz kanał, więc ja teraz idę ciebie zabić. Good luck, my friend, good luck. Jestem coraz bliżej, my friend. My friend. Ale wiesz, że słowo się rzekło i usuwasz kanał zaraz. Słowo się rzekło i zaraz umrzesz i będziesz brał do papy sos tabasco. Dobra, no to... Okej, nie będę cię zabijał, w porządku. O, czekaj, zobaczę gdzie jest mech. I to jest właśnie prawdziwy Bear Grylls. On teraz po mchu rozpozna... Gówno, nie mam mchu w tym lesie! To są tropiki, stary! Tu jest, masz... To już znalazłem. Znaleźliśmy się, wiemy gdzie jesteśmy. Tak, wiem, poznaję ten kamień. To jest jedyny kamień w tej grze, tak. Więc to tylko taki kamień tutaj jest. Nie ma takich kamieni więcej. Na przykład ten to nie jest wcale ten sam kamień, co ten. Wcale to nie jest ten sam kamień. Nie, absolutnie, to nie jest. A wcale tego kamienia nie mijaliśmy przed chwilą. W ogóle nie. A te drzewa wszystkie są takie różne od siebie. Tak. Nieróżniaste. Stary, czy ty wiesz, gdzie my jesteśmy?
Cicho, ja udaję tego mądrego. Ale nie jesteś. O! Zobacz, co znalazłem. Pepepepepepepepe. Ja bym tutaj wszedł. Nie wiem jak ty. Chodź ze mną. Patrz, jaka fajna dziurka, dobrze. Już się. Chodź ze mną. O, chodź. Pokażę ci coś ciekawego. Żbutasz, buta, wjeżdżam. Jak się rodzą dzieci? Wyłamuję. Myślę, że to jest najlepszy sposób. Jeśli ty mnie tu prowadzisz, żebym zginął, no to naprawdę nie zapomnę ci tego. Good luck, my friend. Oooo! No fear. O, fanki Kwiatkowskiego już tutaj są. Jakby, gdybyś chciał wiedzieć, tak tylko. Chciałem ci powiedzieć. Boże, bo słyszę te dźwięki. Jakie dźwięki? Ja tylko widzę wisielców. To straszne. Pepepepepepepe. A kuku! Chciałem ci powiedzieć, że jak trzymasz latarkę albo cokolwiek, to trochę wolniej ich bijesz. Ale. Gień! Ale żebyś nie był smutny. Gień! To popatrzę, jak zabijasz. Gień! Ale no, ci pomogę, no, żeby no. Nie było, nie? Bo oni są też trochę nadzy. Ojej! Smacznego, my friend! Sam se bierz do papy, ja nie będę nic brał. Ale stary, im zęby wypadają, jak ja ich biję. Dobra, będę brał sos, ale na koniec odcinka, bo teraz po prostu jesteśmy w trakcie gry i bardzo prawdopodobne, że ja jeszcze więcej razy zginę, nie no. Znacie ała, mnie. To jest niemożliwe, już więcej razy nie zginę. Mogę shit! Chodź ze mną tutaj na dół, jak to. Myślałem, że zginąłeś, stary, już miałem mówić, żebyś usuwał kanał. Nieważne, już zginąłem, ale miałem zginąć pierwszy, jeżeli zginę pierwszy, to usuwam kontrolę. Aha, no dobra, dobra, to dobra. Czekaj, stary, na mnie. O, jakieś ciało tutaj jest. Zrobię siekierę dodatkową, bo tak z deka przypał. Ty zginąłeś? Nie obracaj się, dobrze? I kto teraz bierze do papy, o? Ja sobie znajdę patyk i sobie zrobię siekiera. Hello, my friend. Wcale nie jesteście zlagowani. Nie, mieliście być zlagowani. Nie iść do nich, bo to jest pokojowy patrol. Poważnie? Tak, chyba że zaraz tak zobaczą mnie, bo to jebna. Są fanki Reziego i często mnie z nim mylą. I zazwyczaj to wygląda tak, że... O, Rezi! Poczekaj. No. Oła. Nie chcesz się zmienić. Ja chcę... No i wiedziałem, że tak to się skończy. Good nie, luck. Dwa razy nie będę brał. Ja idę po patyk. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja zbieram patyk. Nie no, chyba się zaprzyjaźniliśmy, powiem ci. Wydaje mi się, że mnie polubili, ja ich również. Nie wiem, jak się robiłeś siekierę. Ale nie mam inny. O, stop! Dostał z badyla prawie. Dobra, wiesz co, ja bym jednak sobie wszedł do ich obozu, bo ich obóz jest najlepszym miejscem chyba na początek, żeby się wybudować. Ich obóz jest najlepszym miejscem, żeby się wybudować. Logiczne. No, nie? No logiczne, naprawdę, w ogóle ich technik tam nie będzie. Na przykład latające stoły tutaj są. Gdzie ty, stary, jesteś? Wiesz co, moje odcinki były właśnie w tym obozie od nich, bo tu jest romantycznie zawsze. Ja na przykład bym sobie pozbierał trochę jedzenia z tych toreb, które tutaj są. Nie wiem, jak ty to robisz, ale naprawdę to jest bardzo potrzebne. To jedzenie, picie. Uwierz mi. Tylko właśnie, miałem ci przynajmniej, żebyś nie próbował stworzyć kill-offa i żebyś nie próbował kopać pod siebie, bo to nie Minecraft. Chcesz pomocną dłoń? Co ty robisz? Ale, ej, Bambi! Ja już go zabiłem jednego takiego, więc nie musisz go ganiać. Dobra, stary, co my tu robimy, powiedz mi? Bo tu jakieś dźwięki się wydzielają i chyba coś się zacznie dziać. Nic się nie będzie działo, to po prostu jest taka romantyczna atmosfera. Tak, bardzo, szczególnie ta muzyka. No stary, miałeś sobie pozbierać jakieś rzeczy stąd. Bo później będziesz głodny, będziesz mówił, dysanski, jestem głodny. No to dasz mi wtedy jeść chyba. No nie dam ci jeść, bo tutaj nie można dzielić lutu między siebie. Nie można? Słabo. O Jezu, zabiłem Bambi. No ja też zabiłem, nie masz. O, jest co... lina, nareszcie jest lina, już co mogę w końcu zrobić. Zabiłem kogoś? O, zabiłem. Mam nową siekierę i nawet ze mną nie dealuj, ponieważ mogę cię zabić tą siekierą. No dawaj, spróbuj. Nie. Spróbuj, no nie podpuszczam. Masz tego, Tabasco! Nie zrobisz. No chyba cię pojebało. Czy naprawdę mnie zabiłeś? Ale powiedziałeś, żebym sprawdził. No bo ja miałem powiedzieć, nie podpuszczam cię, ale tego nie zrobisz, miałeś tego nie zrobić. Muszę ci pogratulować tego, że tak daleko ode mnie odszedłeś. Naprawdę, to jest bardzo sensowne, żeby opuszczać przyjaciela, ja ci który nie umie jeszcze ja grać w The Foresta. Ja ci powinienem pogratulować! Ja ci powinienem pogratulować tego, że za mną nie idziesz. No idę za tobą, ale nie mogę biegnąć. Dociep się do mojej dupy i chodź. Wiesz ja co to tak co dziwnie brzmiało. Łyknę sobie, wezmę sobie Snickersa jednego.
O, i to by ci się przydało, Snickers, no. Dis. Zjedz Snickersa. I po co? Bo jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdożyć. Lepiej? Lepiej. Jesteśmy! No! Jesteśmy! Znaczy ja jestem, nie wiem gdzie ty jesteś. Więc co zrobimy? Wybudujemy sobie domek na drzewie. Co na to? Genialny pomysł, już mieliśmy teraz jeszcze... 2 minuty temu mieliśmy domek na wodzie, teraz już mamy na drzewie, a zaraz będziemy mieć w niebie! Jeeeej! Tak? Zbudujemy w niebie domek? Oczywiście. Znając swoją kreatywność, to wszystko się zmienia z chwili na chwilę, więc... Jestem kreatywny. Bardzo. O Jezu, nie! Cholernie bardzo jesteś kreatywny. Dziszoszki, już do ciebie idę. O, jaki zajebisty, stary! Co? O to, co zbudowałeś teraz. Jeszcze nie zbudowałem, najpierw trzeba to zbudować. Propsy, no, teraz to mnie zaskoczyłeś. Stary, to będzie zajebiste, po prostu ci mówię. Będziemy mieli widok na morze, jak będziemy się rano romantycznie budzili, to będzie pięknie po prostu, więc... Ale nie chcę się z tą romantycznie chodź rano tutaj, tu jest siekiera, chodź za mną. Chodź gdzie za mną, siekiera? Tu jest siekiera, tu. Dzień, dawaj, dawaj, dawaj! Tu jest siekiera, sobie ją weźmiesz. Czemu nie mogę biegnąć? Bo może nie masz kondycji, napij się Pepsi. Cholera, gdzie jest ta siekiera? Moment, daj ogarnąć sytuację, moment. Spoko. Gdzieś tutaj była... Stary, nie ma siekiery! Ją poddupił. Naprawdę, ktoś mi ukradł siekierę stąd. Tu była siekiera całe życie. Może tu nie być siekiery, gdzieś tu był taki typ martwy, tu była siekiera. Przypał! Dobra, to ja idę pływać. Nie pływaj, dziękuję. Bo tam są rekiny. Nie ma. Wiesz co, możesz płynąć, będzie dodatkowe wpierdzielanie Tabasco do ryja. Hohoho. Dobra. Hello? Tak. Zbierasz patyki. Dobrze, okej. Okay. I co z nimi? I kamienie, i kamienie. I zrobisz ognisko. Zrobisz ognisko, a ja zrobię domek za ten czas. Okej, okay, ale możesz mi dać coś do że. O, mam coś tego. Dobra, ja nie chcę nawet twojej. O, nie chcę na twojej pomocy, stary, naprawdę nie potrzeba mi jej. Czyli co mam zebrać? Mam zebrać patyki i zebrać kamienie. W porządku, tak. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Dobra. Rób to. I co mam zrobić z tego następnie? Ognisko. Dobra. W którym miejscu? Tutaj przed bazą. Tutaj. Więc to ja ci je postawię, ty je zrób. Zbieraj materiał. No i to jest fajny pomysł, dawaj szybko. To jest zajebisty pomysł. Jest to. Ty zrób tutaj to ognisko, tu zrobimy jedno, a ja zrobię tutaj drugie później. No po co mam dwa ogniska, powiedz mi? Bo to ognisko jest zajebiste. To ognisko ma zupełnie inny styl i ono służy do jako pułapka. Jest takie romantyczne czasami. Taki dzwonek jest już, dobra. Jest! Mamy. Podpalić to czy nie podpalać? Moja pierwsza budowla w The Forest. Jestem z ciebie dumny. Nie, już grałem w The Forest. Leci! Wybuch, nie patrz jak w górę poleci. O, nie poleciało. Jest ciemno jak w dupie, ale jest jasno. Jest tak klimatycznie, wiesz? Zaraz nam tu wyskoczą hordy tych zombiaków, ale jest naprawdę ale jest, super. Jest przyjemnie, jest przyjemnie. Jest ten styl, jest ten klimat. Jest ten klimat horroru. To będzie smutek. Bo co, będziesz musiał wpierdzielać znowu Tabasco? Właśnie, ty też będziesz wpierdzielał Tabasco, bo zginąłeś. Faktycznie! Daj mi tą siekierę, bo ja będę lepiej to robił. Stary, fajnie byłoby, miał w ogóle jakąś siekierę, ale nie masz. No to mówię, żebyś ty mi dał, nie możesz mi rzucić? A dobra, ja sobie posiedzę tutaj na skalę i popatrzę jak robisz. Te drzewa niektóre jak węże się gną. Ej, ja też mogę ci pomóc, dobra. Ej, dobry pomysł, słuchaj, żebyś ponosił trochę drewna. Zajebisty pomysł, jeszcze tylko połowa. Mniej niż połowa, mistrzu. 12 na 32. Ile? 12 na 32. Jezus, ja myślałem, że to jest 12 tam, a to jest 32. Matura w końcu cię. To bzdura. Uważaj, bo zginiesz. Ale chyba nie da się od drzewa zginąć, czy da się? Oj, zdziwiłbyś się, kolego. Dobra, ta gra jest. Jak tutaj rozwalając ciało, możesz wylecieć w kosmos wyżej niż miałem Wajka. To stary, ale jak ja się przestraszyłem, to było też takie. Ja sobie wiesz, niszczę to ciało i taki jeb nagle w kosmos. Taki... Okej. Okay. Jeszcze tylko dwa! Zróbmy to razem. Ty i ja. O, jeszcze jest to jedno wysokie, to bardzo fajnie, cieszy mnie. Nie zginąłeś? Nie, w ogóle mnie nie uderzy. Nie, tylko troszkę ci poprawiłem twoją cerę moją siekierą. To nic nadzwyczajnego.
Dobra, spokojnie, dawaj, ja ostatnio razem Krystynę poprawiałem patelnią. I to drzewo jest naszym ostatnim... O nie, no zabiłem ptaka przy okazji. No ale niż to drzewo, tam nie rozczulaj się. Nie rozczulam się nad ptakiem, ale, ale leci drzewo. Wyjebał mnie z gry! Dołącz. Oho. No! To. What the fuck? To. W jaki sposób? Zginąłeś! Zginąłeś! Skoczyłem sobie z klifu, ja! Skoczyłem sobie z klifu i zginąłem! Jaki surprise! Bo po pierwsze chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście zginę, to jest pierwsze, a drugie chciałem sprawdzić, czy... Drogie dzieci, nigdy nie sprawdzajcie jak w LoL, czy po skoku z klifu coś wam się stanie. Okej, jestem na miejscu, by zobaczyć mój przepiękny domek, do którego zaraz... Czekaj, to nie ma tak wyglądać. Czemu, a jak ma to wyglądać? Masz tu przyjść powiedzieć, Dis, to jedę spać, a ja ci powiem, nie. Dis, ja idę spać. Nie tutaj! Idź za skałę. Czemu? Poczekaj, tutaj. Ej, to jakiś zniszczony domek żeś zrobił, nie. Nie umiesz wchodzić, to nie, chodź tutaj, masz wyjść za skałę. Poczekaj, no trzeba. Jezu, już się dzień robi. Ale jak tu wejść, stary? Nie umiesz wchodzić, odsuń się, popatrz, pokażę ci jak wejść. Wejdę. Jestem zwycięzcą. Kuźwa, jak tu. Ej, lol, ten domek serio jest zniszczony. Odsuń się. What the fuck, naprawdę zrobiliśmy domek, do którego się nie da wejść. Boże, ja chyba wejdę. Jest jeszcze jeden schodek, pokonam go, będę zwycię... Stąd. Czyli no... Nie wchodź we mnie. To ty nie wchodź... Ja może tyłem poskoczę, może się uda. O. Spadłem. Nie wyszło. O Jezu, popaliłem się! Nie gij. Moja zbroja. O, jestem chyba, jestem. Jestem, jest. Dobra, udało mi się wbić, Dis. Jestem ty, nie, pod wrażeniem, że udało ci się pokonać te pierwsze schody. Jej, hip hip hura. W ogóle nie mogę z tego wyjść teraz. Musisz zeskoczyć na dół. No, czy jeps. Congratulations, my friend! Czy naprawdę you are now Dumbass! Czemu ja robię to, co ty mi każesz? Dobra, ziomeczki, to tyle w tym odcinku z Deforesta. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę! Tak, i będziemy robić więcej. Nie wiem, to taki pojedynczy odcinek, taki... No, spontanie taki zrobiliśmy. Taki rozpoznawczy. Tak, więc zobaczymy. Może wam się spodoba, będę bardzo wdzięczny, jeśli wam się spodoba, to jeszcze coś nagramy, bo mi się miło grało z Disem. I zapraszam do Disa, na dole link macie w opisie. I teraz będzie Dis jadł ostry sos. Ja też, tak, ja, mam. Ja naprawdę muszę to jeść, naprawdę. No tak, musisz. Dobra, na 3-4. Bardzo pyszny ogółem. Boże, ten octowy taki smak, już mi się to nie podoba. Dobra, jesteś gotów? Już? Jak już zjadłem. Biorę do papy ostro. Dobra. Smaczne było. Taki przyjemny. I tak wiem. Nie można tego popijać wodą, bo się tylko robi gorzej, ale niestety nie chce mi się jeść po mleko. Tak naprawdę to tutaj mam mleko. Mleko? Okej, mam tutaj mleko. Dobra, więc fajnie. Ile muszę wziąć łyżek? Poczekaj, 2, 3 czy 4? Nie wiem. No jak to nie wiesz? Weź tak cały do papy. I wypij. Aha, dobra. Poczekaj, no 4 razy wezmę. No bo nie wiem ile. I ostatnie. Dobra, także dzięki wielkie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piąteczka. Cześć, pa!